Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj opowiemy Wam o kampanii społecznej Można Zwariować. Jeśli śledzicie nas w social mediach, to pewnie już wiecie, że yy, przed chwilą wyszła nasza pierwsza kampania społeczna, która nazywa się Można Zwariować. <laughs> Można zwariować i żyć normalnie. I chcemy Wam dzisiaj o tym trochę opowiedzieć. Tak, mamy nadzieję, że widzieliście już spot, ale też, że śledzicie na bieżąco nasze działania, bo no, oczywiście nie tylko chodzi o to krótkie wideo, ale też o nawiązywanie dialogu właśnie na temat zdrowia psychicznego. Będziemy powoli uchylać rąbka tajemnicy. Na naszym Instagramie będą pojawiały się. Opisy y, zaburzeń, które pojawiają się w spocie, choć oczywiście to nie są wszystkie ważne zaburzenia psychiczne. No, musieliśmy się do czegoś ograniczyć, mm, ale mamy nadzieję, że jeśli będzie Was nurtowało więcej, to będziecie zgłębiać swoją wiedzę też w innych źródłach. No ale może zanim y, jeszcze szczegółowo o tym porozmawiamy, to Kaleo, powiedz, z czym zaczynasz? Gdzie zaczynasz? Ja dzisiaj nadaję z południa Włoch. Mam się bardzo dobrze i premiera naszej kampanii miała miejsce kilka dni temu, już cztery dni temu od dnia, kiedy to nagrywamy. I wtedy myślałam sobie, że niewystarczająco się z tego cieszę, że też miałyśmy taki event premiery, i miałam wrażenie, że to wszystko było takie przytłaczające, bardzo dużo ludzi, dużo rzeczy. I tego dnia pomyślałam sobie, że niewystarczająco się cieszę z naszego sukcesu, ale teraz, jak już minęło kilka dni, to naprawdę się cieszę z tego, chyba najbardziej też z tego, jaka jest wasza reakcja, więc już, no, już jestem bardzo usatysfakcjonowana tym, co udało nam się stworzyć. I mimo, że bałam się, że wcześniej nie wiem, dlaczego się nie potrafię z tego tak do, wystarczająco cieszyć, to po prostu jeszcze ciągle było coś do zrobienia, ciągle było coś do załatwienia, ciągle był jakiś coś do dogrania. No więc bardzo się cieszę z tego, co udało nam się stworzyć. I przepraszam Was za dźwięki w tle. E, to jest hotel. Ghost Hotel. A ty jak się masz? Ania? Ja mam się bardzo dobrze, mimo że w sensie, obudziłam się dzisiaj z takim dobrym humorem. Mimo, że mam pracowitą majówkę, dlatego, że byłam kilka dni chora w tygodniu i musiałam wszystko odwołać, po prostu leżałam, to teraz nadrabiam trochę pracę. E, ale jest dzisiaj bardzo ładna pogoda, wyjdę sobie na spacer, zrobiłam rano kimchi, yy, zrobiłam też takie placki marchewkowe, oczywiście jakiejś ogromnej ilości, więc chyba będę jadła je cały dzień. Yy, nawet to dlatego, że mam dużo marchewek i nawet proponowałam Cleo, że jej mogę trochę dać, yy, ale no niestety zaskoczyła mnie tym, że jest poza granicami kraju, w ogóle w jakimś, od, na, w jakimś odludziu. E, więc no, nie dostaniesz marchewek. Pozwolę sobie zacytować słowa Twojego zaskoczenia. Why are you at some random as Italian village? <laughs> No bo to jakby ja naprawdę bardzo lubię Włochy i byłam już kilka razy tam, ale po prostu ta miejscowość, którą wysłałaś, nic mi nie mówiła i pomyślałam sobie, że to musi być jakieś kompletne odudzie, czyli południe Włoch. No i właśnie tak jest. No dobra, wracając do naszej kampanii, to chcemy wam trochę opowiedzieć o, o tym, dlaczego ona w ogóle powstała. Jak może niektórzy z Was wiedzą, w sumie fundacja ma już kilka lat i ta kampania miała się wydarzyć dużo wcześniej, ale chyba tak to po prostu jest z tymi wszystkimi oddolnymi projektami, że, że dużo rzeczy się zmienia po drodze, wysypuje, zmieniają się. Um, Czyjeś obietnice, czy zespół, z którym się pracuje. Jest dużo zmiennych, które trzeba brać pod uwagę, i nie zawsze wszystko się uda tak, jak myślisz, że się może udać. Szczególnie jeśli próbujesz robić rzeczy non-profit w międzyczasie, po czasie pracy, w ramach po prostu własnego poczucia, że coś powinno się wydarzyć. I właściwie stąd też w ogóle powstała fundacja, można zwariować. E, ostatnio w komentarzu pod naszym spotem ktoś napisał: Czekam na kogoś, kto się zajmie tym tematem w jakiś tam inny sposób. No tylko, że właśnie, no tak, ja też czekałam na kogoś, kto się tym zajmie, dlatego że kiedy w 2018 roku razem z moją przyjaciółką Kają na linii Nowy Jork, Reykjavik, e, powstał w ogóle jakiś początek, e, tej całej myśli, którą później stało się można zwariować, to na początku też myślałyśmy, czytając e, o tych wszystkich absolutnie dramatycznych danych, nie no, na pewno już się zaraz ktoś tym zajmie. Nie no, niemożliwe, żeby zaraz ten temat nie został zaadresowany. Wiesz, że to się wydawało tak oczywistym, że, mm, że jest to taki palący problem, który zaraz zostanie zaadresowany w taki sposób, właśnie jak chciałyśmy go zaadresować i jak w końcu to zrobiliśmy parę, parę lat później. Um, no tylko właśnie, no często jest tak, że ci się wydaje, że no, zaraz ktoś to zrobi, że ktoś się powinien tym zająć, ale no to jeśli zauważasz tę lukę, co, że coś powinno być zrobione, no to może właśnie ty się musisz tym zająć. No i ja tak uznałam, że ja się muszę tym zająć, bo jestem po prostu strasznie niecierpliwa. Tak, no i faktycznie w międzyczasie jest też mnóstwo innych ważnych tematów y, społecznych, które gdzieś są poruszane przez różne organizacje i, i cały czas chyba no, nie powstała taka kampania, jak nasza. Y, też nie ukrywamy, że no, ona jest głównie kierowana do młodych ludzi, bo to będzie kampania głównie, y, która będzie się działała głównie w internecie, y, więc no, nie oczekujemy, że że każdy do niej dotrze i że nie, nie oczekujemy też, że każdy z nią będzie się mógł utożsamić, bo e, poruszamy tematy, które nam są bliskie i wiadomo, że nie potrafimy wczuć się w buty każdego. Staraliśmy się, żeby w spocie w miarę była to reprezentacja różnych zawodów, różnych grup społecznych, różnych wieków, e, ale no wiadomo, to nie jest e, przekrój społeczeństwa, bo to jest po prostu jakieś symboliczne odzwierciedlenie tego, jak my widzimy ten problem. E I to, o to chyba chodzi w kampaniach społecznych. Po drugie, to już też wielokrotnie powtarzałyśmy, że większość tych kampanii, które gdzieś dotychczas się pojawiały, były raczej smutne i patetyczne. E czy to właśnie kampanie nie wiem, niebieskiej linii, czy to kampanie twarzy depresji. Oczywiście nie, nie chcemy tutaj mówić, że one były jak jakkolwiek złe czy niewłaściwe, bo na pewno mają też ogromne znaczenie. Natomiast ich przekaz był ważny, ale dość też poważny. A my chciałyśmy też pokazać, chcieliśmy w ogóle wszyscy naszą pracą pokazać, że ten temat może być oswajany i może być traktowany lekko. I to, co też... Ola Piejka bardzo dobrze wytłumaczyła na, na premierze, na którą, która była zamkniętym wydarzeniem, więc no, nie mogliście tego usłyszeć, to, że właśnie to słowo zwariować, którego używamy, wielokrotnie powtarzane w, w tym spocie, jest właśnie takim symbolicznym zawłaszczeniem słowa, które może wydawać się stygmatyzujące na korzyść. Właśnie tej grupy społecznej, której ten temat dotyczy, czyli osób z zaburzeniami psychicznymi. No i taki chyba najbardziej widoczny przykład właśnie takiego zawłaszczenia w kulturze e, to jest e, słowo na N w kulturze czarnoskórych osób, e, które też no, kiedyś było mm, określeniem na niewolników, a, a w tym momencie jest w, w tej grupie jest. Jest słowem, które może być przywitaniem, może być określeniem kumpla. Natomiast jeśli biały człowiek chce użyć tego słowa, to oczywiście nadal jest obraźliwe, dlatego e, no nie robimy tego zazwyczaj. E, I wydaje mi się, że, że podobnie jest z tym słowem zwariować czy wariat. I pamiętam, że będąc na. Będąc na oddziale, oddziale dziennym jako starzystka, też słyszałam, jak pacjenci mówili do siebie właśnie na zasadzie, a wiecie, no, my jesteśmy takimi wariatami, to coś tam możemy, albo coś tam robimy. I to oczywiście było gdzieś mówione z uśmiechem i właśnie z dystansem, i, i w ten sam sposób my chcemy pokazać większemu gronu, że można zwariować. Thanks for coming to my TED Talk. <laughs> Dokładnie tak jak Ania mówi, kampania powstała trochę z braku m, takiej przestrzeni na otwieranie dialogu w sposób, który nie będzie um, dramatyczny. I nie negujemy tego, że zaburzenia psychiczne są dla wielu osób ogromnym dramatem i ogromną trudnością w ich życiu. E, I też wiążą się z ogromnym cierpieniem. Natomiast um, Wydaje mi się, że tworząc treści, które jeszcze bardziej podbijają dramat tej sytuacji, to trochę nie tędy droga, bo to nie jest tak, że to, y nakręcasz kogoś na to, że jest naprawdę źle, gdzie y obecny stan wiedzy medycznej, wiedzy psychologicznej, daje narzędzia do tego, żeby jakoś nawigować swoim zdrowiem w taki sposób, żeby się umyć z tym uporać. Albo Móc coś zmienić, przynajmniej trochę na lepsze, ale też na przykład ja jestem tego przykładem, żyć zupełnie tak jak zdrowi ludzie, tylko z jakąś tam świadomością tego, że musisz brać leki codziennie albo jakoś obserwować się bardziej, ale nie jest to na tyle obciążające jak nieleczone zaburzenia psychiczne. I trochę chyba jesteśmy takim drogowskazem w tym kierunku, że. Da się. I że można zwariować i prosić o pomoc. Można zwariować i o tym rozmawiać, i można zwariować i żyć normalnie, jak powiedział klasyk Wojtek Sokół. Tak. To też symboliczne jego, jego wystąpienie, bo no wiadomo, bardziej do jakiej grupy przemawia właśnie Wojtek Soku. Raczej nie do naszych dziadków. Ja myślę, że to szerokiej. No tak, no też w sumie nie jest nastolatkiem już. W naszej działalności, jeśli słuchacie naszego podcastu uważnie i regularnie, też mówimy wam o wielu sposobach na zadbanie o to zdrowie psychiczne, więc takiej naszej utopii za kilkanaście albo dziesiąt lat tych zaburzeń może być dużo mniej, bo po prostu nauczymy się dostosowywać y, siły na zamiary i na, i na to, w jakiej y, w rzeczywistości żyjemy, czyli dynamicznym i bardzo złożonym świecie. Y, więc to też jest coś, co, co chciałobyśmy nadal promować. Y, natomiast no, wyjście z takim komunikatem społecznym w zasadzie y, zadbajmy o self-care, y, też mogłoby być bardzo y, nie wiem, takim fopa trochę, nie? Że no wiesz, ktoś tutaj przeżywa realne zaburzenia, cierpi z powodu na przykład właśnie depresji czy schizofrenii, a my mówimy, żeby po prostu o siebie zadbał. Więc chyba najpierw to wymaga właśnie w ogóle nawiązania dialogu i, i takiej otwartości, żeby ktoś w ogóle chciał się do tego przyznać i powiedzieć, i otrzymać jakieś wsparcie, czy to wsparcie społeczne, czy od specjalistów, a potem dopiero możemy stosować jakieś różne strategie self i tak itd. Więc. Może to kiedyś na mm, kampanię Wol2 za kolejne 4 lata. Mamy też nadzieję, że ta kampania trafi do odbiorców trochę spoza naszej psychoedukacyjnej bańki, bo tak naprawdę nie zdajemy sobie nawet sprawy jak wiele osób żyje wśród nas z zaburzeniami psychicznymi i funkcjonuje zupełnie normalnie, bo ma odpowiednie leczenie, bo ma odpowiednie wsparcie, albo otrzymuje pomoc od terapeuty i żyje zupełnie spoko, ale na przykład boi się o tym rozmawiać w dalszym ciągu, bo boi się stygmatyzacji i ostracyzmu i mimo, że patrząc przez pryzmat tego, co robimy i jak dużo o tym się rozmawia w naszym otoczeniu to już by się wydawało, że to już jest niepotrzebne. Ja już miałam kilka momentów takich nawet dzień przed premierą w lunie wieczorem zadzwoniłam do mojej przyjaciółki i powiedziałam: "Wydaje mi się, że to będzie jakaś wielka porażka, dlatego że to już jest po czasie i już to wszystko już wszyscy wiedzą. Już wszyscy to wiedzą, bo ja to wiem." Wszyscy już to wiedzą. Ona ja no, mówi, nie no, jakby pomyśl racjonalnie. No tak. Ja mam tak chyba za każdym razem, kiedy w ogóle gdzieś wychodzimy coś, coś mówić, bo też mi się wydaje, że ja już to wszystko powiedziałam. Ja już jakby czasami nawet mam takie poczucie, że, że nie jestem zadowolona jakby z tego wystąpienia, bo już mam wrażenie, że nie, nie zaskoczyłam siebie. No ale przecież muszę sobie zawsze przypomnieć, że przecież to ja mówię, więc jakby ja, ja wiem, co mam powiedzieć, więc jak mam siebie zaskoczyć i jak mam uważać, że to była bardzo ciekawa no, nie wiem, rozmowa czy debata, skoro no, logicznie, Przecież musiałam, już to e, gdzieś musi to być w mojej pamięci, żebym mogła to wartykułować. Mm, ale faktycznie to, e, to zawsze jest gdzieś takie spojrzenie z naszej bańki, z naszej perspektywy, a chyba ten e, odbiór, e, i mamy nadzieję, coraz szerszy odbiór będzie nam uświadamiał, że, że jednak może ktoś jeszcze tego nie usłyszał wprost. Albo może ktoś właśnie nie ma znajomych, którzy o tym mówią na co dzień i, e, i żyje w taki, z takim przekonaniem, że że jest to jakaś wstydliwa kwestia nadal, że, że boi się o tym powiedzieć nawet jakimś bliskim osobom, albo na przykład, nie wiem, nowemu partnerowi czy partnerce. Może właśnie wysłanie linku do naszej kampanii będzie też samym jakimś takim początkiem rozmowy pomiędzy dwoma osobami czy w jakiejś grupie? Dokładnie, bo ja myślę, że to wszystko to jest w ogóle sam początek. My zrobiliśmy kampanię, która adresuje... Bardzo ogólny temat w, w miarę prosty sposób, ale adresuje w ogóle cały temat zdrowia psychicznego i otwartości na niego. A tak naprawdę zaczynamy taką trochę pracą u podstaw, czyli wychodzeniem z takim komunikatem: Nie jesteś sam, nie jesteś sama, bo tak naprawdę to ma ogromną moc i, i z naszej dotychczasowej pracy też właśnie to widzimy, że, że takie Proste komunikaty wsparcia bardzo zmieniają sytuację. Często przychodzą do naszej grupy, czy piszą nam maile, osoby, które mówią: Czekaliśmy na takie coś 20 lat, albo mm -hmm. gdyby 10 lat temu pojawiło się coś takiego, to może moje życie potoczyłoby się inaczej. Bardzo dużo dostajemy takiego feedbacku i odnośnie wybranych odcinków podcastu, i odnośnie bardzo różnych działań. Więc y, za każdym razem jak coś wypuszczamy, to to się spotyka z jakąś reakcją i z, i z tym, że trafiło to na jakąś osobę, y, w której myśleniu coś to zmieniło i myślę, że jeśli tak się dzieje, to jest to bardzo wartościowe działanie. Tak, to pamiętam szczególnie takiego długiego maila, którego kiedyś dostałyśmy. Nie będziemy tutaj ujawniać szczegółów tej osoby, ale napisała do nas osoba już w starszym wieku, właściwie, która przeprowadziła się z Warszawy na. Na Podkarpacie, w zasadzie, tak, w, w okolicy Bieszczad e, i doświadczyła tam ogromnej stygmatyzacji, i to jeszcze z, takim, e, z takimi, wiesz, tekstami typu, e, wariatka z Warszawy i, i jakimiś naprawdę potwornymi e, obelgami. A, a tak naprawdę ta pani chciała pomagać i chciała działać właśnie w tej społeczności osób z zaburzeniami psychicznymi. I chciała e, być wolontariuszką e, w w instytucjach, które umożliwiają takie wsparcie od osób właśnie doświadczających tych zaburzeń dla, dla osób leczących się. No i ta, ta droga nie była łatwa. Tak, i pisała, że jej największym marzeniem jest zostanie asystentem zdrowienia. Tak, no nieco napotykała co chwilę jakieś trudności, przeszkody takie instytucjonalne, ale mamy nadzieję, że, że w końcu. Udało się albo, albo w niedalekiej przyszłości się to pani uda. Też bardzo miły moment, który pamiętam, to na naszej debacie w zeszłym roku na Talks Against Gravity, też właśnie starsza pani zabrała głos i, i powiedziała, że, że ona przez. Właśnie chyba te 30 czy, czy ileś lat żyła z chorobą afektywną dwubiegunową, i nikt, nawet jej najbliżsi przyjaciele o tym nie wiedzieli, bo ona po prostu była przekonana, że, e, że no wezmą ją za, za, za tą wariatkę jakąś niezrównoważoną. E, i, I dopiero jakoś teraz, niedawno, miała odwagę o tym powiedzieć. W sensie niedawno. W względem tego wydarzenia, które było na jesieni. E, I też potem mieliśmy okazję z nią jeszcze chwilę porozmawiać. To było też bardzo wzruszające, chyba dla, dla wielu osób wtedy, na publiczności i, i dla nas. Więc myślę, że mimo, że my gdzieś używamy tego języka bardziej m, bliskiego nam, to, to jednak ta kampania może trafić. Poza tą bańkę młodych osób siedzących na social mediach. No tak, myślę, że najlepszym przykładem jest też to, że moja babcia słucha naszego podcastu. <grym> na YouTubie. So cute. Myślę, że też warto powtórzyć to, co mówiłyśmy już w jednym z odcinków, czyli że osoby zmagające się z zaburzeniami psychicznymi są. Narażony na największą, największy ostracyzm, jeśli chodzi o społeczeństwo, i na największą też stygmatyzację systemową. Problem systemowy nie będzie rozwiązany, jeśli nie będziemy poświęcać uwagi temu tematowi, czyli uwagi jako społeczeństwo, bo jeśli to będzie temat, o którym nie chcemy rozmawiać. I nie będziemy o nim rozmawiać, to tak samo nie będzie adresowane to, że jest za mało szpitali, jest za mało specjalistów, że osoby nie otrzymują pomocy na czas, że skala prób S jest coraz większa. Zatem wydaje mi się, że to, to wszystko się ze sobą wiąże: od oswajania tego w swoim otoczeniu, żeby dać komfort sobie czy osobom nam bliskim, które zmagają się z zaburzeniami psychicznymi. Bo to, żeby adresować ten temat społecznie i szerzej, żeby tworzyć jakieś realne zmiany. No, to jest tak, jak tworzy się ruch w jakimś celu, bo jednak kropla drąży skałę. Tak, to, to prawda. Też, też myślę, że gdzieś nawiązanie tego dialogu i tej otwartości może być dobrą kolejnością i takim właśnie przedsionkiem do wywierania jakiejś presji społecznej, bo pamiętam. Kilka lat temu marsz, marsz żółtej wstążki po kongresie zdrowia psychicznego. Wiecie, to była garska osób, która przeszła miastem. Słuchajcie, ja ostatnio znalazłam moje zdjęcie z tego marszu, kiedy nie znałyśmy się z Anią, i na tym zdjęciu Ania stoi za mną. Tak, ja chyba w ogóle szłam gdzieś, gdzieś za tobą przez cały ten marsz, no bo tam było chyba, no nie wiem, 30 osób może. W porywach. No i, i wiecie, jakby tak samo psychologowie są taką grupą społeczną, która, grupą zawodową, która no nie domaga się swoich praw jakoś bardzo intensywnie i nie, nie strajkuje i nie protestuje co chwila. No i w efekcie mamy 20. 20 lat bez ustawy o zawodzie psychologa. To się dopiero gdzieś teraz zmienia, ale no tak samo pacjenci psychiatryczni nie są grupą społeczną, która będzie szturmować Ministerstwo Zdrowia i domagać się większych nakładów. E, oczywiście nikomu nie ujmując, myślę, że są takie osoby, jakieś pojedyncze jednostki, na którym zależy i mają siłę i, e, i chęć do takiego działania aktywistycznego, ale jednak e, no, no jest to grupa. E, Naznaczona jakimś, jakimś cierpieniem, i, i też często niepełnosprawnością wynikającą z tych zaburzeń. Mamy też y, tę te przyjemność i przywilej, żeby dołożyć coś od siebie, a właściwie od naszego partnera strategicznego Welby, dzięki któremu mogliśmy stworzyć infolinię psychoedukacyjną. Jej numer to plus 48. 799 394 006 i pod tą infolinią czekają specjaliści Wellby, którzy odpowiedzą na każde Wasze pytanie związane ze zdrowiem psychicznym. To nie jest infolinia stricte kryzysowa, więc nie zajmujecie tam Czasu osobie który, innej, która chciałaby się dodzwonić, która jest w absolutnym kryzysie zdrowia psychicznego i potrzebuje od razu interwencji. Tylko na przykład, jeśli jesteście nastolatkiem, który czuje, że coś jest nie tak, a którego rodzice mówią, że nie będziesz chodzić do psychologa, psychiatry, bo nie jesteś wariatem, a jednocześnie czujesz, że coś jest nie tak i chcesz. Podpytać o coś, dowiedzieć się czegokolwiek, możesz tam zadzwonić. To nie jest konsultacja psychologiczna absolutnie, to jest po prostu psychoedukacyjna infolinia. Jeśli macie jakieś wątpliwości dotyczące swojego zdrowia psychicznego, czy to jest coś, co na przykład jest normalne w waszym wieku albo czy jest normalne na waszym etapie życia, czy na przykład wiąże się z żałobą, ale jest przedłużające się. Czy wiąże się z jakimś innym wydarzeniem? Czy to jest coś, o co należy się martwić i umówić się do specjalisty? Możecie tam zadzwonić z każdym pytaniem. Nie ma głupich pytań. Lepiej się zapytać i dowiedzieć i upewnić niż nie. A jeśli okazuje się, że Możecie skorzystać właśnie na takim spotkaniu ze specjalistą bądź specjalistką, to przez stronę możnazwariować.pl możecie umówić się na darmową konsultację ze specjalistami z Wellby. Na dole strony są właśnie takie dwie, dwa boksy: jeden z numerem telefonu i drugi z zapisem na konsultację. Myślę, że to wygląda super, dlatego że jak się w to klika i wchodzi się na stronę Wellby, to wszystko jest napisane 0 złotych. Więc mamy dla Was za zero złotych wszystkie konsultacje, jakich możecie potrzebować. Bardzo Was zapraszamy do korzystania z nich, bo no wydaje mi się, że to jest super okazja i dziękujemy też oczywiście za ogromną hojność ze strony Welby, że umożliwił nam takie wsparcie. Tak, tym bardziej, że czasem naprawdę ta, ta jedna konsultacja może wydawać się trochę jak nic, no bo. To powinien być jakiś wywiad, tak? czy jakieś takie zapoznanie się, ale jeśli nastawiacie się, że, że po prostu chcecie spróbować, albo w ogóle nie wiecie, na czym polega psychoterapia, e, co tam się robi, na czym to polega, e, no to to jest dobra okazja, żeby, żeby po prostu sprawdzić, czy to jest dla Was, czy to jest coś, czego potrzebujecie. Może dowiecie się tam od specjalisty m, jakichś konkretów, tak? na przykład, gdzie, gdzie dalej możecie się, się udać, czy jakiego nurtu powinniście dalej szukać, e, czy może, może psychoterapia, to nie jest y, właśnie ten moment w życiu, y, i, i wcale nie jest tak źle z Wami. Y, Także nawet to jednorazowe spotkanie, myślę, że może być bardzo wartościowe i otwierające. Dlatego bardzo Was zachęcamy do korzystania y, i mam nadzieję, że też y, będziecie zadowoleni z tego doświadczenia. Jeszcze wracając do naszego spotu, to za jego koncepcję i reżyserię odpowiada Igor Ignacy Leśniewski, a za produkcję Graffiti Films. Dźwięk do spotu zrobiło studio głośno z muzyką, którą dostaliśmy od prosto. Za postprodukcję odpowiada Lokomotiv, a w piarze wspiera nas Labkon. To wszystko nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe od Polfarmy Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim osobom z działu CSR Polfarmy za to, że przez tak długi czas dealowali z nami i z naszymi pomysłami i z tym wszystkim, co działo się po drodze, bo zaczęliśmy o tym rozmawiać, o stworzeniu tej kampanii jeszcze przed pandemią. <gry> bardzo się cieszę, że dzięki ich wsparciu finansowemu udało nam się to w końcu zrealizować. Nie wiem jak to się stało, ale zrobiliśmy to wszystko prawie bez żadnych pieniędzy. To znaczy wiem jak to się stało, strasznie długo to trwało i strasznie dużo mojego piczowania tego to wymagało. Ale ostatecznie um, udało nam się zebrać grupę osób, które chciały poświęcić swój czas, energię, e, tak samo na planie wszystkie osoby, które przy tym pracowały od scenografki po kostiumografkę, po wszystkich asystentów. Wszystkie osoby poświęcały swój wolny czas. To ten plan trwał trzy dni na to, żeby stworzyć coś, w co wierzą, że jest potrzebne i co jest bliskie ich sercu. Dlatego bardzo się cieszę, że mieliśmy taką przyjemność, żeby w ogóle to tworzyć. Ja naprawdę od 12 lat byłam na bardzo wielu planach zdjęciowych i to był chyba jeden z najfajniejszych planów zdjęciowych, na którym nie było... Właściwie żadnego fakapu. Czasem nawet kończyliśmy wcześniej. Tak, tak, to prawda. Więc myślę, że to było super doświadczenie i bardzo, bardzo, bardzo jestem wszystkim wdzięczna, że. Dali się namówić na mój pomysł, który się wziął z mojej głowy, a teraz jest już prawdziwą rzeczą. Tak, i też ta atmosfera, która nam towarzyszyła na planie, właśnie takiej otwartości i, i takich szczerych rozmów, też udowadnia, że. Nawet jeśli nie znamy dobrze jakichś osób, ale właśnie jesteśmy wrzuceni w jakiś kontekst i towarzyszy nam takie przyzwolenie, że no, możemy mówić o jakichś swoich trudnościach czy dzielić się swoimi doświadczeniami. Bo jest właśnie ten główny temat, tak? To sprawiało, że naprawdę bardzo łatwo wszyscy się otwierali i wymieniali swoimi doświadczeniami. I, i też myślę sobie, że, że to było takie potwierdzenie tego, co chcemy, żebyście wy też robili w swoich gronach znajomych, czy wśród, nie wiem, współpracowników, czy w jakichś grupach studenckich, żeby po prostu zarzucić ten temat i, i po prostu pobyć z nim i zobaczycie, że. Że, że ludzie mogą się przy tym naprawdę otworzyć i każdy ma coś do powiedzenia, bo każdy kogoś zna albo sam czegoś doświadczał. I, i taka rozmowa może być taką ulgą i takie, takim ściągnięciem jakiegoś balastu z siebie, że to już nie tylko ja muszę to przeżywać, że inni też to wiedzą i wcale mnie za to nie wykluczają. No i teraz początkiem takiej rozmowy może być: Ej, widzieliście taki spot tej fundacji? Można zwariować? Nie? A to pokażę Wam. No, dokładnie. No i jest to już jakiś, <grychy> jakiś początek rozmowy. Zapraszamy Was absolutnie do takiej aktywności. Aktywizmu partyzantki aktywistycznej w swoich społecznościach. <grychy> Bo nawet jeśli to jest jakieś krótkie zapytanie, czy zaczęcie tematu w jakimś gronie, to, to już jest forma aktywizmu i to już jest forma wpływania na swoją rzeczywistość. Więc myślę, że to jest super, i nie trzeba zjeżdżać na linię z dźwigu, jak to robi Greenpeace, co też wygląda super cool. Można to robić we własnym gronie, wśród pięciu osób, oswajać temat, który już niedługo będzie dotyczył naprawdę nas wszystkich. A właściwie już dotyczy. Tak, szczególnie, że to się może wydawać bardzo błahe od udostępnienie jakiegoś posta, no co to może zmienić, ale nigdy nie wiecie, kto ten post zobaczy i kto coś poczuje, albo kto będzie mógł sięgnąć po pomoc. Szczególnie, że, że ten spot i cała ta kampania, no właśnie. Za nią idzie też y, opcja w, realnego wsparcia, właśnie poprzez te konsultacje czy zadzwonienie na, na numer. Więc naprawdę nigdy nie wiecie, kto będzie mógł na tym skorzystać. Y, czasem to może być. Czasem to może być ktoś z waszych znajomych, z kim nie macie kontaktu, a, a kto będzie potrzebował to zobaczyć. Mi się to ostatnio przytrafi. Ostatnio dostałam kilka takich wiadomości na Facebooku. A ja nie korzystam za bardzo z Facebooka, nie, nie patrzę, tam mam jakichś znajomych, wiesz, z, ze szkoły czy coś takiego, czy z jakichś innych rzeczy. I właśnie kilka osób do mnie napisało, z którymi w ogóle nie miałam kontaktu w sprawie tej kampanii, mhm. a, czy w sprawie jakichś odcinków podcastu, czy coś. I cieszę się, że... Że się odważyli? Cieszę się, że mamy realny wpływ. Cieszę się, tak. Też się cieszę. W ramach kampanii Można Zwariować będą miały miejsce jeszcze dwa wydarzenia Myśli Gonitwa. W pierwszym wezmą udział specjaliści. To będzie Marta Niedźwiecka, dr Asia Podgórska i dr Andrzej Silczuk. Tak, tak, ale chciałam powiedzieć, to będzie jaka data, bo to będzie data 12 maja i spotkamy się w barze studio. To jest otwarte wydarzenie, na które wszyscy i wszystkie jesteście zaproszeni. A potem kolejna myśl i gonitwa, już 5 dni później, bo 17 maja, również w Barze Studio, i tym razem będą opowiadać osoby z doświadczeniem zaburzeń psychicznych o swoich doświadczeniach. Tak, a. Pod koniec maja jeszcze wydarzenie w Łodzi, wolny odczyt. Już niebawem też więcej szczegółów Wam powiemy. No i też jeśli Wy organizujecie podobne wydarzenia, właśnie takie jak myśli gonitwy, już oczywiście były długo przed kampanią, można zwariować, tak samo jak wolny odczyt, więc jeśli organizujecie takie wydarzenia, które jakoś dają przestrzeń do dialogu społecznego czy może jakiś panel, czy może konferencję studencką, jakieś spotkanie z ekspertem, to też możecie do nas napisać na maila, którego Poddamy w opisie wydarzenia Małpa, można PL, ponieważ my chętnie obejmiemy patronatem Wasze wydarzenie i też pomożemy w jego promocji i wesprzemy Was w tym, tak jak możemy. Może niekoniecznie finansowo, bo jak już wiecie, czy domyślacie się, no nie jesteśmy skarbonką, ale jakąś naszą wiedzą czy doświadczeniem odzywajcie się, bo myślę, że wspólnie możemy zdziałać dużo więcej. Przez cały maj na profilach można zwariować. W social mediach będziecie znajdować różne psychoedukacyjne treści dotyczące naszych bohaterów, spotu i całej kampanii. Stay tuned. Śledźcie nas i bądźmy w kontakcie. Dokładnie. Do usłyszenia. Albo do zobaczenia.